witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo scrapbookingowy. Jakiś czas temu widziałam, jak pani Asia Szulik otwierała, a właściwie prezentowała, co znajduje się w pudełku niespodziance z Lemon Craftu w miesiącu styczniu. Bardzo mi się to spodobało. I gdy zobaczyłam zapowiedź lutowego pudełka z niespodzianką, ich kolorystykę taką niebiesko-turkusową, zapragnęłam ją mieć. I dzisiejszy odcinek jest właśnie pokazaniem, co jest w lutowym pudełku z Lemon Craftu. Paczuszka składa się jakby z dwóch części, więc zaczniemy od tej części z papierami. Jak widzicie, dodatkową rączkę, bo nie tylko ja lubię niespodzianki, ale moja córka też, więc bardzo jest zainteresowana, co jest w środku. Najpierw jest kartka z różnymi ptaszkami do wycięcia, jednostronna, bardzo ładna. Następnie są kartki świecące, u mnie w takim bardziej kolorze lekko zielonkawym. Nagrywałam to wieczorem przy sztucznym oświetleniu, dlatego może nie wszystkie kolory będą właściwie widoczne. Tutaj papier kraftowy. Tu taki bardzo ładny, intensywny, niebieski kolor, taki strukturalny. No przyznam się szczerze, że ja na papierach się jeszcze nie znam, ale się nauczę. A tu taki dwustronny. Tutaj jest papier vintage i on jest w dwóch egzemplarzach. Bardzo ładny do wycięcia. Bardzo się cieszę, że wszystko jest właściwie w dwóch egzemplarzach. O, tutaj też mamy dwa egzemplarze. Też vintage, tamten był o numerze 20, a ten o numerze 19. Teraz Wam pokażę dokładniej. Przepiękne. I teraz przechodzimy do kolekcji. To jest kolekcja Forgot Me Not, Nie Zapomnij o Mnie. I są wszystkie strony z wyjątkiem strony drugiej i wszystkie strony są w dwóch egzemplarzach. Zastanawiam się, czy dokupić sobie jeszcze brakującą stronę i wtedy mieć komplet, czy nie. No jeszcze zobaczę, pomyślę. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. Jest taka niebiesko-beżowa. Bardzo uniwersalna. Widzę, że
Mój aparat tutaj, jeżeli chodzi o te papiery, to kolory oddaje właściwe. Także możecie sobie na spokojnie zobaczyć, jak wyglądają te papiery. I te deski to sztos po prostu. Przepiękne są. Nigdy jeszcze nie robiłam layoutu, ale patrząc na te deski, mam ochotę spróbować. A chyba jednak najbardziej spodobała mi się ta strona i mam już naprawdę pomysł, co z nią zrobić. Tutaj widzicie zapowiedź tego lutowego pudełka, które jak zobaczyłam, tak mi się spodobało, że to pudełko zamówiłam. Zobaczymy, co jest w drugiej części. Tutaj jeszcze jest doczepiony przepiękny drewniany biały motylek. A zobaczymy, co jest w środku. Szkoda, że nie ma takiego papieru. Dokładnie z tymi różami. Niesamowicie mi się podoba. I ta głowa w zegary też mi się bardzo podoba. Mogłabym mieć po prostu taką kolekcję papierów. Otwieramy tutaj piękna bibułka, a w niej kolejne skarby. Uuu, super. Mamy dwie farby akrylowe. Antyczną biel i turkusową. Ta turkusowa jest jakby perłowa. O, tutaj widać. Ona niestety wychodzi tutaj bardziej niebieska, a jest w rzeczywistości faktycznie turkusowa. Mój aparat ma jakoś problem tylko właśnie z turkusem. Brokat, taki biały, mieniący się. Bardzo drobny. I drugi, i tu muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że mam inny kolor niż pani Asia, bo miałam wrażenie, że ona ma faktycznie taki pastelowy, taki miętowy, jasno-turkusowy, a ja mam zdecydowany kolor taki, no niebieski, wpadający nawet w granat. Drobinki ma jakby zielonkawe. Przepiękny, bardzo mi się podoba.
Więc w sumie jestem bardzo zadowolona. O, tutaj widać na ręce, jak ładnie się mieni w kolorze zielonym i niebieskim. Mam też sznurek jutowy. Gąbeczkę. I tu jest druga różnica w porównaniu do pani Asi. Ja mam malutką, ona miała gigantyczną. Wstążki. Ta jasno-niebieska jest jakby zamszowa. Taki chwościk. I przepiękne kwiaty. Perełki. Tekturki. I shadow box. Piękny ten zegar i bardzo żałuję, że nie ma dwóch, bo bym się podzieliła z mamą. A tak to dostanie tylko papiery. I jeszcze jakaś niespodzianka dodatkowa. Napis handmade. Duża szpulka. I mała. Buteleczka. Aniołek i dwa motylki, różowy i zielony. Ale mam jeszcze białego. I tak wygląda lutowa paczka z niespodzianką. Bardzo mi się podoba. Do zobaczenia!